Zaraz. Szanowne Państwo, zrobiłem jedzenie dla pieska. O, pedigree. Dodałem. A rano dałem dwa takie koście dla pieska i zjadł. A tu jeszcze kawałek kości masz. Te też. Po co to ma się marnować? Ciepło jest, marnuje się. A ja tu ja na wierzchu mu położę, niech on ma zapach. O. I tego wrzuć. To ludzie wysyłają, trzeba dawać. Aha. I to już jedzenie jest gotowe. No bo ludzie mówili, że pan daje tylko same kości. No a niech pan redaktor oceni, czy ja same kości daję? Nie ma tu samych kości. O. Jest pełna micha, żarcia z mięskiem. Już to trzeci micha on dostaje dzisiaj. Bo specjalnie nie pojechałem ja po jedzenie, bo dziś sobota, to wziąłem się za robotkę i tak dalej. No za robotkę. Żeby jak, troszeczkę. Jakbym nic nie powiedział, to nic ogółem nie chcesz robić. Dobra, to niech stoi na razie dla pieska. I idziemy na ławeczkę. Sobie odpoczniemy. I zaraz będę brać się dalszą albo za sprzątanie, albo za gotowanie, ale chyba za gotowanie weźmy się. Trzeba będzie fartuszek poszukać, nie czerwony mój. I nałożyć fartuszek. A dlaczego? Dlatego, że przy gotowaniu musi być fartuszek. I będę robić... A ja specjalnie nałożyłem McDonalda, co mi z Gdyni przysłali, a nie mogłem znaleźć czapeczki. Nie wiadomo gdzie, może ty połknęłeś się, byłeś no. Głodny. O. Ja połknąłem? No, to potrafisz to chyba zrobić. No to, o właśnie, właśnie Daszek widać. Gdzie Daszek widać? No, starszy Daszek. O to? No, no to chyba tak jeszcze, z drugiej strony się przywrócił ta czapka i ta z tyłu za... klemka ta i po prostu i to starczy i tam ona siedzi sobie. To zaraz zobaczymy, czy ona siedzi. Nie, nie ma. Nie ma. Nie ma. Kłamiesz. Weź, ty nie potrafisz normalnie rozmawiać, tylko robisz, ty masz poważny wiek. Powinieniś normalnie to rozmawiać. Nie wiek, ale lata. Ta o, no wiek, a nie lata. Lata to sobie poleć. Szyny nie mam. No. A wczoraj oglądałem film Flip i Flap. Ciekawe gdzie? No i do kogo pan jest podobny? Do Flipa czy do Flapa? Ja? Do tego grubego. A pan Major? Do tego cięższego. Ja jestem sobą. Ja jestem majorem. Nie, flapem jesteś. A co? Może ja, a ja grubszym ty. Non stop właśnie tak gadasz. Ludzie non stop mówią, że ty takie rzeczy o mnie opowiadasz. Jak chcesz, to ludzie mówią. Jak nie pasuje, to trzeba się wyprowadzić już. Ale z narzeczoną. Jaku, ty masz swoją, co chyba dziecko zrobił dla niej, dla tej... Karoliny? Dla Karoliny, co? Nie, ja pójdę na podwórko, pochodzę, cały ten przyjdę i patrzę, ona już ta rozszarpana trochę i ta przywrócona na drugą stronę i nie wiadomo jaka która dziurka, cała czy zdrowa, czy nie wiadomo, ja się nie pytam jej. A pan ginekolog? Ja nie ginekolog, ja takie rzeczy, po prostu ja się ogółem ci powiem, ja nie lubię się brzydkich słów i nie lubię się wpierdalać w twoje życie. I ty ogółem nie rób tego. Ale ja nie, się nie wpierdniczę, tylko jak no, ja z Karoliną ja się kocham się, to nie, to no, moja dziewczyna. Dobra i kochana. No ale ktoś się tam chyba zapłodnił. Bzyknął ją dobrze. Nie było mnie, ja nie wiem. No właśnie, tego ja nie.
tego, kto nie było, to właśnie ten zapłodnił chyba. No, o, tak, już. Ja przychodzę. Zerwał się. Dowiaduję się. Co? Zerwał się. No. Dowiaduję się, że ona brzuszek ma. A od kogo? No ty powiedział. Ja nie było. Ale ja tylko się spojrzałem i ona... Co? Ja... Co ci brzydko teraz przyznać się, że ją bzyknęłeś? Z której strony ją bzykałeś? Co? No, czy od dołu, czy od góry, w jaką dziurę? A ty widziałeś? Skąd mam wiedzieć, ile ma ona dziur? Nie wiem, które... A ile baba ma dziur? A to spytaj się jej. Ja nie zaglądam. To żołnierka jest. Ona wie, ile ma dziur. To twoja, tak? A dobra, jak masz tak rozmawiać, to nie będę z tobą rozmawiał. To moja, a i wygnąłeś. Gadaj sobie o mnie nie wiadomo co. Po prostu nie lubię z tobą rozmawiać, jak ty tak dokuczasz mi. A ja nie dokuczę. Właśnie to ten major. Właśnie dzisiaj taki posiłek i Krzysztof Kononowicz próbował, patrzył się na mnie i po prostu jak to wygląda. Makaronnik. Może do światła, bo nie widzę. O, jeszcze pachnie. Cały to makaronik. Kiełbaska, cebulka, przyprawy, wageta, całe te. I to było właśnie porobione i taka... Jakiś sos? W słoiku. I w słoiku ja mam tutaj... Już gdzieś ten słoik zabrał. Taki w słoiku, można w sklepie przyprawy, bo tam... Spaghetti? Nie, sos czerwony taki w słoikach. Sos bolognese. Tak. To wiesz jaki. I bardzo to pyszne jest, bo... O, Krzysztof zjadł, nie wszystko zjadł. Całe te różne tutaj. Jak pan Krzysztof oceni? A ja jako strażak jeszcze jestem, proszę spojrzeć tutaj mój kask, jeszcze dopiero co po pracy jestem w gaszeniu strażackiej, na razie idę jeszcze pas kontrolować, bo trzeba do końca skontrolować. A to ty myślałeś, że tu jest wieżowiec się pali? Jak to żar był z pieca. Może i wieżowiec. To proszę... Spróbować. Popróbuję i wydam opinię. Da pan kawałek łyżki. Tu może z mojego. No, test. I nie za pikantne, nie ma dużo soli, nie ma ani pieprzu, nic, po prostu to takie sam raz, po prostu jak włoskie jedzenie. To jest moim zdaniem pyszne. Jest dobre, ale przesmażył pan kiełbaskę. Jest zbyt twarda. Skórka z kiełbaski. A kiełbaska to była suszona kiełbasa i po prostu ja lekko pierwszą cebulkę smażyła się i musiałam trochę podsmażyć, ale to jest bardzo dobre. Ogólnie na 10, 7. Ja chcę wyrok wydać jeszcze, jako strażak. Szanowny państwo, wyrok wydaje... No dobra, 8. Wydaje wyrok, że Wojtek ekstra jest do gotowania, a ja daję tak ocenę, od 0 do 20 u mnie ocena, jest ocena na 19. To 19 to takiej oceny nie ma. Ale u mnie jest. A u ciebie jest, a takiej oceny teraz nie ma. U strażaków to będzie dobre jedzenie. Tak jest, bo strażacy powinno jeść takie jedzenie, które powinno... Takie pyszne, o. Sadełko trochę, to nie sadełko, po prostu brzuszek się najadł i po prostu jest pyszne, bo śniadanko jadłem. O, a ty to całkiem już. Ty to
Ty solidnie. Ty to jesz, nie wiadomo ile. Ty, żeby banana nie dostaniemy. Nie, jakiego banana? Pomarańcza.